Po prostu naród, który traci pamięć, traci życie. I to mnie sprowadza. To jest otwarta rana. Nie mogę powiedzieć, żeby było łatwiej. Jest z każdym rokiem coraz trudniej, bo mamy do czynienia z niesłychanym zjawiskiem. To znaczy, że ludzie nie chcą znać prawdy. Polacy nie chcą znać prawdy o Polakach. To jest bardzo smutne. Bo to chodzi o pamięć ludzi, którzy bardzo piękną kartą wpisali się w historię naszego narodu. Więc jak tutaj też dochodziłam, to tak mnie dobiera taka złość, że tyle młodych ludzi zginęło, czy też zostało zamordowanych, bo ja uważam, że to było morderstwo. Więc tak to wygląda. No. Brakuje tych wszystkich osób. Brakuje, ale oni zostawili swój przykład, uważam. Swój przykład, swoją pamięć, to co robili. No i też poznałam historię księdza z mojego roku. Młody człowiek zginął. Więc nie pamiętam, który to filozof powiedział. Chyba Tertulian, że krew męczenników jest posiewem chrześcijan, tak? Profesor Lech Kaczyński, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Maria Kaczyńska, małżonka prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pochód z portretami przypomina wszystkim i warszawiakom, i niewarszawiakom, bo Warszawa wiadomo, że jest jakby skupiskiem ludzi z całej Polski. Przypomina. Przykre to jest, ale też zauważyłem, że jednak czas w cudzysłowie leczy rany, niestety. Bo według mnie powinniśmy pamiętać o tym. A marsz z portretami jakby uwypukla, pokazuje ludziom, którzy młodzi może w tym momencie nie bardzo kojarzą jeszcze tą walkę naszą o prawdę przede wszystkim, której do dziś nie znamy. Joanna Agacka Indecka, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Ewa Bąkowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Generał broni, pilot Andrzej Błasik, dowódca Sił Powietrznych RP. Krystyna Bochenek, wicemarszałek Senatu RP. Anna Maria Borowska, przedstawiciel rodzin katyńskich. Bartosz Borowski, przedstawiciel rodzin katyńskich. Ja po raz drugi stawiam się na marszu. Uważam to za swój jakiś taki wewnętrzny nakaz, żeby móc w ten sposób upamiętnić tych, którzy polegli, bo to dla mnie ważna sprawa osobiście. Panie, po męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, Ojciec Święty Jan Paweł II modlił się, aby z tej śmierci Bóg wyprowadził dobro. A teraz my, 9 lat po męczeńskiej śmierci, tak wielu najwybitniejszych Polaków pod Smoleńskiem, wołamy, aby Wszechmogący z tej krwi męczeńskiej wyprowadził wielkie dobro dla ojczyzny naszej, mimo zajadłości ataków wrogów naszych. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Zbawicielu, modlimy się nieustannie za pomordowanych w Katyniu i w niezliczonych miejscach kaźni na nieludzkiej ziemi. Módlmy się także i modlimy się od 9 lat za poległych pod Smoleńskiem. Panie, przyjmij ich ofiarę
i bądź wieczną nagrodą w niebie wszystkim zaś cierpiącym z powodu ich męczeńskiej śmierci. Daj wewnętrzne ukojenie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie w tej niebie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie w prawdziwym świecie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wieku i stanie w prawdziwym świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pani w środowisku, ta sprawa jak jest odbierana? Czy ta Pani postawa jest typowa dla Pani grona, czy też nie całkiem? W środowisku moich znajomych, mojej rodziny? Myślę, że różnie, bo jesteśmy równolatków. Myślę, że różnie, tak bym powiedziała, bo obracam się w różnym środowisku i inaczej z pewnością w rodzinie, inaczej wśród znajomych. Także temat, ale myślę, że temat Smoleńska nie jest nikomu obojętny z tych środowisk. A czy jest to uczestnictwo tutaj w tych obchodach traktowane jako rzecz rzeczywiście poważna, czy też jest przedmiotem, nie wiem co, dyskusji, prowokacji wobec Pani na przykład? Nie, myślę, że jest poważna, traktowana poważnie i z szacunkiem. A co jeszcze można zrobić? Bo raz w roku wędrujemy, myśmy przeszli dzisiaj całą Warszawę, część dołączyła dopiero tutaj na placu, jesteśmy wiele godzin już zagłębieni w tym temacie. Co można robić w ciągu roku, żeby to nie był tylko jeden raz, jedno wydarzenie? Rozmawiać z ludźmi, rozmawiać i przekazywać swoje świadectwo, rozmawiać jeszcze raz. Myślę, że to jest najważniejsze. To jest tak, że to jest pamięć, która nigdy... I ból, który nigdy nie maleje, on po prostu ciągle jest i ciągle pamiętamy. Ja czuję potrzebę bycia tutaj po prostu. I zawsze, kiedy jest 10, to w zasadzie już dużo nie muszę organizować, już grupa ludzi doskonale wie, że będzie jechał autokar, bardzo szybko się lista organizuje i jedziemy. I tu jesteśmy. Także to jest nasz obowiązek, nasze poczucie jedności z tą elitą, odradzającą się elitą narodu polskiego, która zginęła w tym samolocie. Przedtem byłam na emigracji, mieszkałam poza Polską i przyjeżdżałam na rocznicę, na miesięcznicę też przyjeżdżałam. Teraz od 4 lat jestem w Polsce i też przyjeżdżam, bo po prostu tak należy zrobić, należy uczcić pamięć tych ludzi, dbać o to, żeby ta pamięć nie zaginęła. Żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że oni zginęli dla nas, oni zginęli za ojczyznę i musimy to podtrzymywać, tą pamięć o nich po prostu. Uważam, że to jest porażka nas wszystkich, że 8 lat minęło, 9 dokładnie, 9 lat minęło i na chwilę obecną cały czas nie wiemy, co się stało. I bez względu na wszystko powinniśmy wszyscy dążyć, ze względu na to, że zginęły osoby związane z różnych środowisk i politycznych, i społecznych, i środowiskowych, żeby jak najdogłębniej i jak najbardziej prawdziwie tą historię i tą zagwozdkę historyczną, tragiczną dla nas wszystkich wyjaśnić. Osobiście jestem, nie wiem czy tak to można ująć, ale troszeczkę zdegustowana brakiem informacji, brakiem rozwiązania całej problematyki i brakiem jawności tej naszej karty historycznej już na dzień dzisiejszy. Ważne jest dla mnie to, żeby Polacy, żeby moi rodacy zrozumieli, co się stało i żeby oni przyjęli to, co przede wszystkim, żeby ustały durne żarty na ten temat, żeby ci ludzie obudzili się w jakiś sposób.
I właśnie to oni najbardziej są w stanie zapobiec temu, żeby nic takiego więcej się nie zdarzyło. To, że nie ma winnych tego, co się stało cały czas, to jest największy skandal. To potęguje ten ból właśnie. Ból, wstyd. Co tu dużo jeszcze mówić, no po prostu. Dlatego tu jesteśmy. Jednak mimo, że upłynęło tyle lat, wciąż pamiętamy, jaki to był tragiczny moment w ogóle w życiu nas wszystkich, wydaje mi się, ale no bardzo mocno to przeżywaliśmy, no w ogóle tutaj my, myślę, że warszawiacy i szczególnie wydaje mi się, że bardzo brakuje tych ludzi, że rzeczywiście... Którzy zginęli. Ci, którzy zginęli, to byli bardzo ważni ludzie dla naszego kraju, no oczywiście przede wszystkim pan prezydent, ale właściwie no każdy członek tego lotu, każdy uczestnik tego lotu, to był ktoś bardzo ważny dla nas i wydaje mi się, że bardzo brakuje, jak pomyślę, że nie ma na przykład pana Kochanowskiego, prawda? I to był tak mądry człowiek, który wydaje mi się teraz potrafiłby bardzo wiele konfliktów rozwiązać, które są współcześnie. No i po prostu trzeba o nich pamiętać. Jesteśmy po raz kolejny na miesięcznicy. Jest to dla nas niezwykle ważne. Oto osoby w 70. rocznicę leciały, aby uczcić pamięć tych, o których miał nikt nie pamiętać. A teraz znowu w mgle odszukujemy prawdę i ciągle w tej mgle nie widać, żebyśmy mogli prawdy doświadczyć. Jesteśmy tu z niezgody na to, żeby zamazywano prawdę, jaka by ona nie była.